Przeczytałem pana książki, wciąż je czytam od nowa i słucham wersję audio. Porównując transurfing z innymi źródłami i teoriami na temat wszechświata, z własnym doświadczeniem życiowym i pojmowaniem rzeczywistości znajduje prawdę i rzeczywisty sens praktyczny. Stosując te rady i metody, które pan proponuje w praktyce, nie wszystko mi się udaje. Niektóre działają może nawet powoli i nie z taką siłą, jakiej oczekiwałem, czytając książki, ale najwidoczniej muszę jeszcze coś zrozumieć. Dopiero się uczę. Muszę najwyraźniej znaleźć własne podejście i zrozumienie tych idei, które Pan proponuje, i wówczas wszystko w moim życiu zadziała skuteczniej. Pojawia się wiele pytań. Muszę dużo się uczyć. Na przykład pracować ze slajdem docelowym. Codziennie poświęcam od 30 minut do godziny na oglądanie, rozmyślanie i wyobrażanie sobie obrazu i poczucia posiadania tego, czego chcę. Nauczyłem się patrzeć na to nie z boku, tylko od wewnątrz. Praktykuję to już pół roku. Niektóre rzeczy w moim życiu zaczęły stopniowo się zmieniać, to faktycznie działa, chociaż bardzo powoli. Niektóre sprawy jednak nie zmieniają się, a nawet rzeczywistość jakoś inaczej reaguje, nawet wydaje się jakby odwrotnie do zamierzenia. Najwidoczniej muszę dużo zrozumieć i sobie uświadomić. Poza tym muszę pracować nad slajdem, by wpływać na świat. Znów nieszczęście wywołane przez umysł. Nie starczy ci życia na ciągłą analizę i naukę. To może w ogóle nigdy nie mieć końca. Zdecyduj się i zacznij w końcu działać. Jeśli chcesz odtwarzać slajd, nie myśl o tym, jak to robić, po prostu to rób. Jeśli chcesz poznać dziewczynę, przestań marzyć, tylko idź i się i przedstaw. Jeśli chcesz stworzyć własną rzeczywistość, nie zwlekaj i nie przygotowuj się, tylko kręć własny film właśnie teraz, od tej chwili i w przyszłości. Miałam 18 lat, kiedy brakowało zagranicznej odzieży. Zaczynały się pojawiać zachodnie filmy, muzyka, trendy, programy telewizyjne. Był rok 1992. Jako młoda dziewczyna chciałam wszystkiego i to od razu. Chciałam mieć modne, autentyczne dżinsy lewisy, komputer osobisty, który był szczytem technologii. Chciałam tworzyć muzykę, nieźle grałam na gitarze. Byłam zakochana po uszy w pewnym chłopaku. Mojej rodziny nie było na to wszystko stać i nie mogłam liczyć na rodziców. Już wtedy wiedziałam, że rozwiązanie znajdzie się, jeśli nie będę o nim myśleć, albo pańskimi słowami, odrzucę ważność, będę zmierzać do celu, a pojawi się rozwiązanie. Tak właśnie było. Właśnie takie dżinsy, jak chciałam, po kilku miesiącach podarowała mi przyjaciółka, której przysłała je, je ciotka z Niemiec, ale w nieodpowiednim dla niej rozmiarze. Były moje, uszyte dla mnie. Po kilku latach za bezcen kupiłam dobry komputer używany. Niektóre jego elementy służą mi po dziś dzień. Mam już trzy komputery i moje życie jest z nimi związane. Jestem architektem. Po roku wszystko ułożyło się także w dziedzinie muzyki. Długo pracowałam jako DJ w miejscowej dyskotece. Muszę powiedzieć, że ludzie nadal mnie pamiętają. Najbardziej podoba mi się we mnie moja skromność. To tylko kilka przykładów skuteczności tego, co pan nazwał transerfingiem. Jednak z chłopakiem nie poszło tak łatwo. Powiedział pan, że trzeba kochać i nie żądać niczego w zamian i komuś przynajmniej będzie przyjemnie, że jest kochany bezinteresownie. Kochałam i nadal kocham, a on był tego świadom. I o ile wiem, też mnie kochał. Upłynęło 15 lat, z których dwanaście nie widziałam go i teraz nic nie wiem o jego losach. Zmierzałam do celu, stosowałam niezwykle realistyczny slajd, ale nie oczekiwałam, że ten chłopak przybiegnie do mnie. Miałam warianty zapasowe. Jeśli by się nie udało, nie umrę w samotności. Przez tyle lat pojawiali się mężczyźni, sam pan rozumie, jednak dusza sprzeciwiała się i czekała na niego. Wszystkie kryteria z książki, poczucie radości i komfortu są związane z tym człowiekiem. Ale to ideał, albo nie nadszedł czas. Poza tym chcę trafić na wyspę na Oceanie Atlantyckim. Nie wysilam się, by koniecznie uskładać pieniądze na bilet, nie czuję, że muszę tam pojechać niezależnie od wszystkiego. Przeciwnie, zmierzam do celu bezważności i stosuję slajd, w którym spaceruję po wyspie. Biorę do rąk jej ziemię z nabożną czcią, mieszkam na niej i kąpię się w oceanie. Razem z tubelcami chodzę po targu. Wszystko bardzo wyraziście. Dowiedziałam się, jak tam się udać, gdzie się zatrzymać, nauczyłam się kilku słów w miejscowym dialekcie. O tej wyspie wiem chyba więcej niż o własnym kraju i pragnienie wyjazdu nie jest zawyżone. Dusza pragnie, a umysł ją wspiera. Trwa to już 12 lat i nic nie wskazuje, by miało do tego dojść. Na czym polega mój błąd? Może pan odnieść wrażenie, że zwyczajnie przestałam w to wierzyć, ale myśl o tym, że szansa na mężczyznę odeszła wraz z czasem, a wyjazd na wyspę się nie powiedzie, pojawiła się dopiero po przeczytaniu pańskiej książki. Wcześniej wierzyłam i dążyłam do celu, nadal wierzę i dążę. Najważniejsze, że dusza dąży. Na czym polega błąd? Dusza może i dąży do czegoś, ale umysł nieszczególnie. Zamiar rodzi się w stanie jedności duszy i umysłu. Jednak umysł często hamuje, leni się, obawia, odkłada na później, nie wierzy, nie widzi rozwiązania. Umysł to architekt wszystkich naszych nieszczęść i błędów. Twój błąd, a raczej błąd wielu ludzi. Polega na tym, że myślą, jakby starczyło życia na wszystkie marzenia i dlatego można je odkładać na potem. W rzeczywistości nie masz czasu na marzenia. Życie upływa niepostrzeżenie i to, co kiedyś odkładałaś na później, równie niezauważenie okazuje się być przeszłością. Taki paradoks. Żyjesz marzeniem, żyjesz obok marzenia z przyzwyczajenia, chołubisz je jako przyszłość, a potem nagle zauważasz, że twoja przyszłość Stała się Twoją przeszłością, i nic się nie ziściło. Dlaczego? Otóż umysł nie wierzył, nie ośmielił się, bał się i uprawiał swoją infantylną gierkę. Charakterystycznym przykładem takiej infantylności jest znana piosenka ze słowami: Konduktor nie popędza, konduktor rozumie, że żegnam się z dziewczyną na zawsze. Kiedy w dzieciństwie słyszałem tę piosenkę, nie mogłem zrozumieć, po co chłopak z dziewczyną się rozstają, skoro to taka tragedia. Teraz już wiem, że chodzi o samą tragedię. O to, by pływać w kałuży łez i wyć o byciu z dziewczyną. Wielu tak postrzega sens i nawet doznaje od tego swego rodzaju masochistycznego zadowolenia. Jednak w rzeczywistości jest to tylko infantylność i małoduszność umysłu. Podobnie jak beznadziejni rodzice przepijają ostatnie pieniądze, umysł twoni drogocenny czas życia zamiast już teraz zacząć żyć dla duszy. Jeśli kochasz dziewczynę, to po jaką cholerę rozstajesz się z nią na zawsze? Dla takiego marzenia można przenosić góry. Zamiast myśleć trzeba działać. Z mojego doświadczenia wynikającego z lektury listów od czytelników wynika, że najważniejszy błąd polega na tym, że więcej myślą niż robią. To samo doświadczenie podpowiada, że myślenie nie rodzi żadnych owoców. Umysł myśli, że jest mądry i zna rzeczywisty stan rzeczy. Świat dał ci dżinsy? To zbieg okoliczności. Jeśli nie masz pieniędzy, musisz trzy lata czekać na używany komputer. Pojawił się ukochany chłopak? No cóż, poczeka. Po co o niego walczyć? Znajdą się inni. A wyspa na oceanie? Cóż, mrzonka, powtarzam podstawy transurfingu. Nie masz myśleć, tylko działać. Nie masz pojęcia, w jaki sposób możesz sięgnąć po cel. Maluj efekt końcowy. Pisz to na papierze, w komputerze, w wyobraźni. Interesuj się wszystkim, co dotyczy celu. Żyj w celu. Stwarzaj swój wirtualny świat nie zapominając o stawianiu kroków w świecie rzeczywistym. Co i jak robić ukażą drzwi otwierające się po drodze podczas działania. Wykonuj następujące celowe działania w myślach. Maluj swój świat takim, jakim chcesz go widzieć. Te działania inicjują odpowiedź rzeczywistości. Po pierwsze, otwierają się drzwi, możliwości ukazujące drogę i sposób. Po drugie, wirtualny obraz stopniowo się materializuje. Równocześnie wykonuj celowe działania w rzeczywistości. Po pierwsze, nie siedź z założonymi rękami, rób co należy. Po drugie, nie myśl o drogach i sposobach, tylko szukaj wzrokiem drzwi. Po trzecie, nie pław się w swych infantylnych przeżywaniach i rozmyślaniach, tylko zdecydowanie działaj. To twoje życie, nie odkładaj go na potem. Stwarzaj własny świat. Nie ma czasu na marzenia. Obierz za motto słowa: Nie snuję planów, stwarzam rzeczywistość. Jesteś w stanie to zrobić, tylko nie myśl, a więcej działaj.